Witam Państwa serdecznie w nowym cyklu na antenie Radia Eka Ludzie Stulecia, cykl z okazji stulecia powiatu Leszna do Macierzy. Rozmawiać będziemy o moim i mam nadzieję Państwa także zdaniem wybitnych postaciach tej historii Leszna, zwłaszcza tej przedwojennej. W pierwszym odcinku porozmawiamy o panu Mieczysławie Opatrnym. Być może niektórzy z Państwa kojarzą, no bo mamy w Lesznie Rondo Opatrnego. Nazwisko też pojawia się na tablicy upamiętniającej rozstrzelanych w 1939 roku mieszkańców Leszna. No ale warto tę niezwykłą postać przybliżyć bliżej. A któż lepiej to zrobi, jak autor biografii Mieczysława Opatrnego, pan Damian Małecki. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pan Damian jest działaczem Sokoła, takiej organizacji społeczno-sportowo-kulturalnej, tak. Której to organizacji członkiem był też bohater pańskiej książki. Zgadza się, ja myślę, że ten wybór Sokoła w wypadku Mieczysława Opatrnego nie był przypadkowy, a to między innymi dlatego, że Sokół był ściśle związany historycznie z Czechami, skąd pochodziła rodzina Mieczysława, skąd pochodził jego ojciec, który był Czechem i tak samo Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. My dzisiaj mamy Sokoła Polskiego, również w tym okresie międzywojennym działał Sokół w Polsce, natomiast ta organizacja zapoczątkowana została w czeskiej Pradze, w związku z tym te związki były utrzymywane przez właściwie całe 150 lat istnienia organizacji. I chciałem powiedzieć w czeskiej republice, ale wtedy to nie była republika, tylko CK, monarchia austro-węgierska. No tak. I z tego świata, proszę Państwa, ze świata CK, monarchii właśnie Mieczysław Opatrny pochodził. Ojciec Czech, matka Polka. Zgadza się. Ojciec urodził się w Czechach, niedaleko czeskiego Pilzna. Następnie zatrudnił się jako leśnik. To właśnie bardzo ciekawa postać. Żył w środowisku międzynarodowym, dzięki temu znał kilka języków. Posługiwał się między innymi, czy znał pewne zwroty, widzisz na przykład, ale także kilka innych języków. Zresztą sam Mieczysław Opatrny znał nie tylko język polski i czeski, język swojego ojca, ale znał także język niemiecki. Mówił także po rosyjsku. Także wychował się w takim środowisku międzynarodowym. Ja myślę, że to też potem ułatwiło mu funkcjonowanie w tym okresie międzywojennym, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą działalność społeczną. Koniec XIX, początek XX wieku, ten wielki tygiel narodów, jakim była monarchia austro-węgierska. No i też ciekawy wątek w życiu ojca Mieczysława Opatrnego, bo okazało się, że on, Czech, był zesłańcem syberyjskim. To jest niezwykle ciekawa historia, że w ogóle udało mu się tę syłkę przeżyć. Niezwykle ciekawe są jego wspomnienia. Ja mam nadzieję, że uda się je kiedyś opublikować. Zresztą na ten temat już rozmawialiśmy ze Związkiem Sybiraków w Lesznie. Takie historie na pewno podejmiemy. I to jest historia człowieka, który został zupełnie przypadkiem aresztowany przez opieszałość swojego sąsiada. Trafi na zesłanie na daleką Syberię już w wieku ponad 70 lat. I jemu tę syłkę udało się przeżyć. No, aczkolwiek była to syłka w carskiej Rosji, podobno syłki były jednak łagodniejsze niż te można sowieckie. Można powiedzieć, że była to syłka cywilizowana, bo tam można było liczyć w tym wypadku na pomoc. Zresztą sam Wacław chwalił się, że otrzymał pomoc od Komitetu Polskiego, który go wspierał. Także jeżeli zadajemy sobie pytanie, dlaczego Wacław wychował swojego syna na wielkiego polskiego patriotę, no to można też upatrywać trochę tego w tych związkach Wacława z tą kulturą polską, z tymi potem komisjami, które na dalekiej Syberii funkcjonowały. Na pewno też olbrzymim wpływem matki, tak, która też była patriotką. Ale to jest niezwykle ciekawa postać. Rzeczywiście Wacławowi udało się tę syłkę przeżyć. Potem po jego podróż do domu sama była wielką przygodą. Trwała właściwie około roku. Z dłuższą przerwą na terenie Ukrainy. No niestety w tym czasie jego majątek, którym Mieczysław wychowywał się, uległ całkowitej destrukcji, w związku z tym... Był na linii frontu I wojny światowej, tak można powiedzieć. Tak, tak. Także 35 lat życia, można powiedzieć, że zostało wtedy zmarnowane i Opatrni musieli wszystko zaczynać w zasadzie od nowa. Zaczynali w okolicach Krakowa, najpierw przeprowadzili się do Niepołomic, a potem za synem trafili do Leszna.
Mieczysław miał rodzeństwo, miał starsze rodzeństwo, natomiast to jemu przypadła rola opiekuna rodziców, którzy zamieszkali potem już z nim w okresie międzywojennym w Lesznie. No i teraz ten epizod wojenno-wojskowy Mieczysława Opatrznego, gdyż wojna została go już jako dorosłego człowieka, maturę akurat zdał. W ostatniej chwili maturę zdał, bo zdał maturę już w sierpniu, czyli właściwie wojna trwała, mobilizacja trwała, ale maturę udało mu się zdać i prawdopodobnie to mu też uratowało życie, bo dzięki znanej maturze i wstąpieniu ochotniczym nie trafił wprost na front jako jeden ze strzelców, tylko trafił na szkolenia, dosłużył się stopnia chorążego, to mu potem pomogło też bardzo mocno. W armii cesarsko-królewskiej armii austro-węgierskiej. Tak, zgadza się. Tam i tam służył właściwie do końca wojny. Został też ranny kilkukrotnie. Między innymi nad rzeką Piawę. To były bitwy nad Izonco. Były kilkunastokrotnie ponawiane. To można sobie wyobrazić, jak te tereny na boku wyglądały. Austriacko-włoskie najogólniej rzecz biorąc zmagania. Włosi w pierwszej wojnie byli akurat po stronie aliantów zachodnich. No okej. Okay. Kończy się, upada monarchia austro-węgierska. Rodzi się Rzeczpospolita i Mieczysław Opatrzny. Mieczysław wstępuje do armii. Pomimo tego, że jest ranny, dodajmy tego, że właśnie w trakcie tych działań zbrojnych został ranny, pomimo tego postanowił w stopniu chorążego zaciągnąć się do Wojska Polskiego i złożył przysięgę 25 grudnia. Choroba dawała w sobie znać jeszcze na początku przyszłego roku, ale równocześnie też Mieczysław podjął starania o studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia prawnicze, które zostały zwieńczone kilka lat później doktoratem prawa. On starał się łączyć tę swoją służbę wojskową z tymi studiami, taką zgodę uzyskał. Wydaje się, że tutaj przełożeni troszeczkę poszli, bo po prostu mówiąc kolokwialnie na rękę, umożliwili mu studia, pracę w sądzie wojskowym i on te studia potem zakończy. No oczywiście umowa była taka, że po studiach będzie pracował w sądownictwie wojskowym. Słowa dotrzymał, pracował przez rok. Ale się jakoś tak wyreklamował i przeszedł do cywilnej pracy. Jest doktorem prawa, jest porucznikiem rezerwy. No i teraz pojawia się to pytanie o to Leszno, o tę Wielkopolskę. Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Kraków, a gdzie Wielkopolska? Dodajmy, że najpierw trafił do Poznania, gdzie pracował na kolei, dopiero potem trafił do Leszna i też właśnie o to pytałem rodzinę Mieczysława Opatrznego. Jak to możliwe? No przecież rzeczywiście, jak pan zauważył, to jednak dość znacznie od siebie oddalona miejscowości. No okazało się, że jednak tutaj wcześniej, o czym zresztą pisałem w książce, zamieszkała jego siostra. I prawdopodobnie podczas jednego z takich spotkań rodzinnych poznał swoją przyszłą żonę, która mieszkała po sąsiedzku. Najpewniej to go skłoniło właśnie do tego, aby zamieszkać w Lesznie. Jak wiemy, Leszno w okresie międzywojennym było miastem, które bardzo szybko się zmieniało. Tutaj brakowało urzędników, brakowało prawników, brakowało przede wszystkim ludzi dobrze wykształconych. W związku z tym przed takimi ludźmi jak on, no tym bardziej osobami z tytułami doktora prawa, otwierały się olbrzymie perspektywy. Można było po prostu dobrze tu zarobić, bo były... I zrobić karierę. Tak, bo były możliwości, brakowało właśnie specjalistów. No i zamieszkał. I zaczął praktykować prawo. Zaczął praktykować prawo, potem starał się o pracę w sądzie. Tę pracę oczywiście dostał. Był między innymi sędzią na głośnym procesie ataku strzelców na oddział Sokoła. To jest pasjonująca historia, bo państwo czasami mamy taki idealistyczny obraz II Rzeczpospolitej. Tak? Oj, bardzo dzisiaj. Coś tam było, okej, się bili, ale jak ktoś się zagłębi, to dzisiejsze spory to choćby w zasadzie nic. Platformy z PiS-em to jest przedszkole. Tam wtedy szło na ostro, na noże, na kołki, nawet na pistolety. Jeżeli przeczyta się relacje z tego, co się tam wtedy wydarzyło, to był 27 rok, to autentycznie w grę wchodziła broń, groźby utraty życia. Także wyroki, które potem zapadły, tych strzelców, którzy pobili działaczy Sokoła, były dość wysokie. Ale najciekawsze wydaje mi się to jednak, jak wtedy też funkcjonowały sądy, bo one nie funkcjonowały, na rozprawę nie czekało się miesiącami, wyroki nie zapadały po 5, 6, 7 latach, tylko wyroki zapadły naprawdę w ciągu kilku dosłownie dni i ci ludzie otrzymali dość wysokie kary, no zostali potem też osadzeni w więzieniu. Także to jest ta różnica, to jest ta ciekawa sprawa i rzeczywiście te spory nie tylko polityczne zwłaszcza, ale także te społeczne, one były bardzo intensywne, bardzo ostre, agresywne, często wulgarne. My rzeczywiście mamy taki pogląd o tym okresie międzywojennym jako o okresie, gdzie wszyscy nie budowano, centralny się. Okrąg przemysłowy. Gdzie panowała zgoda. Cały naród kochał marszałka Piłsudskiego. Tak bynajmniej nie było, no bo teraz jeszcze właśnie. Strzelcy to ludzie związani z Piłsudskim. Tak. A Sokoli
to ludzie bardziej chyba związani z narodową demokracją. I tej narodowej demokracji był zdecydowanie bliżej Mieczysław Opatrzny. To dopiero okazało się, kiedy książka została wydana. Kilka miesięcy po opublikowaniu skontaktowała się z nami rodzina Mieczysława Opatrznego, która w tej chwili mieszka w Szwecji, i mówili, że Mieczysław Opatrzny witał między innymi doktora Adama Misiaka po jego powrocie z Berezy. Był wśród obecnych, natomiast wydaje mi się, że nie był też takim skrajnym. Twardogłowym. Twardogłowym, absolutnie nie, bo wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z dość silnymi, czy też zastającymi takimi nastrojami antysemickimi, Mieczysław Opatrzny na przekór robił zakupy w sklepach żydowskich. Mhm. Także, ale wydaje mi się, że też nie każdy z działaczy narodowej demokracji, ze Stronnictwa Narodowego mógł sobie na takie postawy pozwolić. No, pewnie niewielu to tolerowało swoją drogą. Natomiast on miał na tyle duży autorytet w społeczeństwie, że na tego typu działanie mógł sobie pozwolić. Zresztą, co bardzo istotne, ta opowieść o nim, to jego życie, ono oddziaływało jeszcze wiele lat po wojnie, bo jego córka, pani Grażyna Opatrzny Janusz, wspominała, że często ludzie ją na ulicach zatrzymywali, pytali, czy to ty jesteś dziecko, córką tego doktora Opatrznego. I rzeczywiście ludzie od tego Opatrznego pytali, i o ile pamięć dzisiaj o doktorze Opatrznym w społeczeństwie leszczyńskim nie funkcjonuje, to w takim wymiarze pełnym, to wydaje mi się, że w takim wymiarze mitów i legend jednak ten Opatrzny gdzieś tam jest, jako taka postać ważna tutaj tego okresu. Ale właśnie, czy on się cieszył takim miłym ogólnym szacunkiem społecznym w tym Lesznie dwudziestolecia międzywojennego? Ja sądzę, że tak. Sądzę, że gdyby się nie cieszył... Czyli znakomity jednak adwokat, działacz społeczny, działacz Sokoła. Chciano go w zasadzie wszędzie, on wszędzie się udzielał. Nie był tylko takim zwyczajowym członkiem, który przychodzi i korzysta z tego, co daje stowarzyszenie. On wszędzie się udzielał, był bardzo aktywny. Im bliżej byliśmy wojny, tym bardziej się angażował. Nie były to tylko nawoływania do przygotowań, do ćwiczeń, do organizowania szkoleń, ale on sam też wykładał swoje prywatne środki. Był aktywny w tych wszystkich organizacjach, do których właściwie należy. Organizował też wykłady zupełnie bezpłatne. I to też sobie często, pisząc tę książkę, zadawałem sobie pytanie, czy właściwie takie stwierdzenie może bardziej było to potwierdzające jego wyjątkowość, bo jeżeli dzisiaj patrzymy na prawników, to i tej działalności społecznej u nich praktycznie dzisiaj nie widać. Natomiast on był tym prawnikiem i ta działalność społeczna była wszechstronna, także miał tą głęboką świadomość, jakie to jest ważne i jakie to jest potrzebne. Ja myślę, że ta liczba osób, z którymi on się zetknął, no skutkowała tym, że ta pamięć o nim przetrwała. No myślę, że przez wiele lat ludzie nie wiedzieli, kim dokładnie był. Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji ludzie chociaż trochę dowiedzieli się, jak cenna była to jego działalność. No ja żałuję, że on nie żył dłużej, bo często się mówi o tragicznej śmierci tych ludzi, która nastąpiła 21 października 1939 roku podczas tych masowych egzekucji, które były wtedy na terenie Wielkopolski przeprowadzane, a mnie się wydaje, że powinniśmy mówić właśnie o życiu tych ludzi, o tym, co oni budowali, jaką mieli wizję Polski, jakie mieli plany na przyszłość. To było niezwykle istotne. To w jakich dyskusjach oni brali udział. Aczkolwiek zaryzykuję tezę, bo musimy się zbliżać do końca, no i niestety także do tragicznego końca bohatera pańskiej książki, że no to życie było powodem jego śmierci. To znaczy nie był przypadkową ofiarą łapanki, przypadkowym człowiekiem zgarnięty przez Niemców i rozstrzelanym. Niemcy doskonale wiedzieli, kogo aresztują. No i dlaczego powinien być skazany właśnie na ten los? No dodajmy, że Mieczysław Opatrzny znalazł się w grupie 20 Polaków, a jak tutaj mówiliśmy przed audycją, prawdopodobnie ponad połowa z nich należała do Towarzystwa Gimnastycznego Soku. No Niemcy też dawali sobie sprawę z tego, jego aktywności, jego zaangażowania, przede wszystkim oddania tej sprawie. On był człowiekiem no, powszechnie szanowanym. Ja myślę, że takie osoby musiały się po prostu znaleźć na samym początku. Znaczy, ta operacja Tannenberg, która właśnie była przeprowadzona przez Niemców jesienią 1939 roku, no to było po prostu spacyfikowanie elit. I do tych elit właśnie należał Mieczysław Opatrzny. Nie tylko on, ale też wszyscy pozostali, którzy zostali wtedy rozstrzelani. No też trzeba przyznać, że on był wtedy jednak osobą popularną. Brał udział też w dyskusjach publicznych na łamach Głosu Leszczyńskiego i w związku z tym wydaje mi się, że nie było osoby w Lesznie, która z jego działalnością by się nie spotkała. W związku z tym no, nie mogło to ujść uwadze niemieckiej. Także to absolutnie... Zresztą no, gdyby postawić się w sytuacji Niemców, gdybyśmy chcieli spacyfikować teren, no to Mieczysława Opatrznego na pewno postawilibyśmy w gronie tych osób, które należało z tych terenów albo wysiedlić, albo po prostu rozstrzelać. Proszę Państwa, niestety nie mamy czasu na poruszenie jeszcze kilku ciekawych wątków, na przykład przyjaźni z słynnym Grotem Joweckim. Tych przyjaźni było znacznie więcej, tak, polowania.
o polowaniach w dzisiejszych czasach może bezpieczniej nie mówić. Natomiast, proszę Państwa, jest książka zatytułowana Szkoła Życia pana Damiana Małeckiego. Odsyłamy do niej, bo można ją na przykład w Bibliotece Miejskiej chyba nabyć. Jest, z całą pewnością. Jest, jeszcze się nakład nie wyczerpał, także jeżeli ktoś z Państwa jest bardziej zainteresowany, to odsyłamy. No i też odsyłamy do, mam nadzieję, pojawią się następne publikacje, oby ich było jak najwięcej. A ja bardzo serdecznie dziękuję mojemu gościowi, pan Damian Małecki. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.